Dzisiaj sprawdzimy sobie Melon Playground, czyli grę, w której możemy robić naprawdę bardzo złe rzeczy, zresztą jak widzicie na tym gifie, który tam jest. Kliknijmy sobie play, to są moje pierwsze wrażenia bez żadnego przygotowania, bez niczego. Jeżeli kojarzycie tą grę i chcielibyście na przykład z niej więcej odcinków, to zostawcie oczywiście lajka pod tym filmem, a nowe osoby mogą też zasubskrybować kanał. Dobra, czyli mamy naszą planszę, na której obraca się coś, co za chwilę pewnie się skończy bardzo źle. Mamy tutaj ludziki, mamy melon, pumpkin, corn, apple. I sama gra, nie wiem czy już powiedziałem, nazywa się Melon Playground, czyli będziemy po prostu bawili się takim gościem, panem Melonem i... Okej, okay, stało mu się coś bardzo złego. Halo Melon, Melon, wstawaj. Okej, okay, on chyba nie wstanie, tak, już... Już się go pozbyliśmy. Widzę, że tutaj mamy mnóstwo innych rzeczy, które możemy robić, na przykład mamy strzykawka z kwasem. Na pewno taka strzykawka... Okej, okay, activate. Nie, 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 tak masz nie robić. Nie, 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 nie wiem. To są jakieś tutoriale. Z tego co widzę, gierka jest na pierwszy rzut oka bardzo podobna do People Playground, czyli gra, która się już pojawiała wielokrotnie na moim kanale. I pytanie, jak ja mam obracać teraz strzykawkę? Dobra, mogę wbić? O, dobra. Oj, ej, oj, 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 ej, gościu, co ciebie tak pożera? Nie, szybko, Dobra, uratowałem... Nie, nie uratowałem głowy, nic nie uratowałem kompletnie, ale wy możecie uratować swoje portfele, korzystając z Kinguina, kod FLOTAR, 14% zniżki, giveaway wystartował chyba wczoraj, więc jest nowiusieńki, pachnący i możecie wziąć udział. Link oczywiście jest w opisie. Zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. Możemy sobie skrzynię zrespić. I ta skrzynia... Okej, okay, no, możemy zniszczyć skrzynię, dobra. Widziałem, że tu jest coś takiego jak mody i zastanawiam się, czy mody do tej gry są bardzo popularne. O, można, ojojoj, można tworzyć naprawdę ciekawe rzeczy. Czekajcie, czy to jest silnik? Czy ja dobrze, znaczy taki, wiesz o co chodzi. O, coś mogę tutaj włączyć na dole, tylko że ja gram na emulatorze, więc może być z tym mały problem. Ale udało mi się to naprawić, więc weźmy sobie tego jegomościa. Tutaj sobie drugiego postawmy i włączmy ten si... Ale go mogę przypiec! Dobra, no. Oj, 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 ty, ciekawa gierka jest. Flamethrower, dobra. Czy flamethrower będzie działał dokładnie tak samo jak... jak to, co przed chwilą zrespiłem? Weźmy sobie jego mościa. I... No widzicie, ja nie wiem, jak mam to zrobić, żeby... To jest tak? Żeby tak było. No nie da się, po prostu się nie da. Dobra, odpalmy. Odpalmy i spalmy go. Ale fajne efekty są. Dobra, także pan Melon tutaj został leciutko, naprawdę leciutko spieczony. Munro Bomb. Ej, ta bomba... Ta bomba jest... No i jest potężna, to chciałem właśnie powiedzieć. Jest bardzo potężna. A czy te ludziki się czymś innym różnią? Czy można... Inaczej, czy w tej grze są sekrety? Czy są jakieś, wiecie, takie rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać? Bo nie ukrywam, że w People Playground właśnie to też była bardzo mocna strona tej gry. Widzę, że chyba można tak, można łączyć te wszystkie rzeczy ze sobą, czyli na przykład możemy stworzyć bardzo prosty mechanizm. I chciałem wam pokazać ten mechanizm. Niestety moja wiedza na temat tej gry jeszcze jest tak znikoma, że nie potrafię po prostu tutaj nic zrobić przez to sterowanie, więc kolejne odcinki raczej by się pojawiały po ogarnięciu tej gry. To już teraz wiem, bo trzeba jednak tutaj usiąść i troszkę sobie pograć. Ale mamy takie małe śmigiełko i on chce sobie usiąść. Okej, okay. Nie, ja myślę, że... Naprawdę? Ja myślę, że coś mu to zrobi. A, tylko że właśnie ten silnik tutaj jest jeszcze ciepły. I on chciał się ogrzać, także naprawdę się ogrzał. Mam gaśnica, szybko. Dobra, przeżyje, okej? Okay? Pacjent żyje. nic się z nim złego... Impulse Gun. Nic się z nim złego z nim nie stało. Co to jest Impulse? Impulse Gun to po prostu takie wysyła fale i tyle. Okej, okay, czyli na przykład jeżeli sobie weźmiemy, postawimy takich paru jegomości, tutaj w serduszku są, Korn. Cyk i cyk i cyk. Trzech gości kontra... bomba atomowa. Wiecie co? To jest jednak ciekawsze niż jakiś Impulse Gun. Dlatego oddalmy sobie troszeczkę kamerę. Odrobinę. No, eksplozja jest naprawdę ładna. A jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda z tą inną bombą, którą już raz zrespiłem, czyli tą Munro Bomb albo coś w tym stylu. Dobra, czterech sobie jegomości postawmy. Ziup, i gdzie to jest? To jest chyba... O, to jest ona. Uwaga. O, bardziej laguje grę. To muszę przyznać, no i...
W ogóle kości kości zostają po nich. Jak myślicie, czy na taki szkielet pomoże bandaż? Czekaj, bo tu krwawi jeszcze. Okej, ta noga krwawi, także trzeba użyć nie tutaj. O, proszę bardzo. I ręka albo noga, nie wiem w sumie dokładnie co to jest, jak nowe. Jeszcze sobie sprawdzę tą drugą mapkę. Wyjdźmy sobie exit. Mam nadzieję, że to nie wyrzuci mnie z gry. Mod editor, no właśnie, wy nie widzicie, bo niestety moja piękna twarz to troszeczkę zasłania. Ale tu jest mod editor i zastanawiam się, jak się wygrywa mody do tej gry, bo przecież jeżeli to jest produkcja mobilna, no to nie ma tutaj raczej modów dostępnych, nie ma workshopa, tak jak w People Playground, więc trzeba będzie na pewno zgłębić ten temat, bo może być naprawdę fajne urozmaicenie i fajna gierka. I tak, wiem, że muszę powrócić do People Playground i kolejne shortsy wrzucać. Za niedługo sobie do tego wrócę, bo powoli zbieram sobie też pomysły. Dobra, mamy mnóstwo rzeczy, które... Melon Cooler. Mogę to jakoś odpalić? Mamy bałwana, czyli jest dużo różnych losowych rzeczy. To wygląda, jakby ktoś wziął People Playground i próbował stworzyć coś takiego mobilnego, ale jednocześnie wydaje mi się, że w podstawowej wersji gry jest troszkę za mało rzeczy. Takie mam po prostu pierwsze wrażenia. Czy mogę go nalać na przykład na to szkło, które tutaj mamy? Dobra, tak. Oj, ale go wykręciło. A czy mogę na przykład aktywować te ludziki? Czyli klikam sobie na niego. O. Disable collision, activate. I co on teraz będzie robił, jeżeli jest aktywowany? Na przykład ma tutaj kolejnego kolegę. Okej, nie chcecie nic robić. To słuchajcie, ja niestety... O, machine gun. Tak? Nie, machine gun. I w główkę. O, kolej. Czyli każdy z nich... Dobra, to nie jest krew. Okej, to nie jest krew, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ta gra to nie. Gore tutaj nie ma. To jest sok z arbuza. Okej, a tu mamy sok z kukurydzy. Dlatego to jest żółte, a dlatego to jest czerwone. W sumie to jest ciekawe obejście tego, wiecie, problemu z tym, że jest krwawa gra i tak dalej. Nie, to nie jest gra, to jest sok, bo tu są rzeczy tego typu. Dobra, water gun. Chcę zobaczyć, jak działa water gun. Chociaż... to wygląda, jakby to był taki... bardziej na parę pistolecik, a nie to coś takiego lepszego. I mamy jeszcze coś tak... ta broń jest ogromna. Teraz zdałem sprawę, że ona jest olbrzymia. Dobra. I możemy się kręcić. Piękne, po prostu piękne. Dobra, sprawdzę, czy coś jeszcze tutaj mnie takiego ominęło. Animal Trap. Pułapka. Ojojoj. Tylko, że ja bym, wiecie, chciał, żeby te ludziki chodziły, żeby miały jakiekolwiek AI, bo wydaje mi się, że on, ten jegomość... jak wejdzie sobie nóżką w tą pułapkę... Ała! Dobra, musimy amputować. Nóż. Dawaj mi nóż. Okej. Okay. Ty, udało się! Pacjent przeżył, jeszcze teraz tylko bandaż. Oj! Nie, to jest piła? Czekaj. Spokojnie, jednak musimy drugą nogę też amputować. Mam nadzieję, że pan przeżyje. Weźmy bandaż. Gdzie jest bandaż? Muszę go uleczyć. To opaska uciskowa, tak? I bandaż. Tylko w sumie nie ma na co tego bandaża dać. Może jakaś kolejna? Ty! Powiem wam, że... żyje. O, pacjent... Powiedzmy, że pacjent przeżył. Wiadomo, że mogą być z nim małe problemy. Virus Immortality Regen. A jeżeli mu wbije taką strzykawkę z regeneracją, to mu wszystko odrośnie. O! Ty, żyje! Naprawdę udało mi się... A wirus? Co robi wirus? Sprawdźmy. Oj. Halo? Czy wszystko jest z panem dobrze? No taki lekko fioletowy się zrobił. Ale chyba on mrugnął przed chwilą, więc to oznaka jest tego, że on nadal żyje. Tutaj widzicie, że jest bardzo mało strzykawek. No jednak People Playground jest bardziej rozbudowane, ale ta gierka, muszę przyznać, że też jest całkiem przyjemna. I do tego jest za darmo, więc można sobie po prostu w nią zagrać. Dobra, zobaczymy. O, na sam koniec. Jedną rzecz chcę sprawdzić. Tak, dostał kolejną strzykawkę. Damy mu nieśmiertelność i zobaczymy, czy uda mu się przeżyć. Dobra, czy uda ci się przeżyć wybuch tej ogromnej bomby? Uwaga! Powinien! Ty. Może nie jest zadowolony z tego, jak to wyglądało, ale żyje. A to jest najważniejsze. Także możesz sobie iść
na rękach na przykład. O, w ten sposób będziesz sobie chodził. Przyjemna gierka, bardzo, bardzo, bardzo chciałbym kolejne odcinki, ale to też zależy od was, czy chcielibyście z tego więcej odcinków. Na pewno mówię, ogarnę sobie tą grę, zobaczę jak działają mody, bo jako baza, sama baza jest całkiem spoko, ale People Playground też jest całkiem fajne.